Witam Państwa. Chciałbym przekazać kilka słów o namaszczonym, ponieważ się pojawił ostatnio, znaczy ostatnio od już jakiegoś czasu działa w internecie typ, który się podaje za namaszczonego. Nie ma on nic wspólnego z namaszczonym. Jest to gość, który zbiera na jakieś wycieczki zagraniczne, rzekomo do Afryki teraz zbiera. Na Islandię jeździł, nie wiem po co on tam jeździł. Atrybutami namaszczonego jest Jezus Chrystus, krzyż. Dokładnie ten krzyż, który został zniszczony, to są krzyżyki Nowego Jeruzalem. A od ludzi, których zbiera wokół siebie namaszczony, oczekuje tego. Jest to Jezus Chrystus, figura Jezusa Chrystusa ze świebodzina, ale chodzi o to, wszyscy musimy dążyć do tego, żeby Jezus Chrystus był Królem Polski. Tak, proszę Państwa, nie żadne wycieczki zagraniczne, pomaganie dzieciom w Afryce, rzekomo pomaganie dzieciom w Afryce, bo na pewno te pieniążki pójdą na nowe auto albo na jakiś remont mieszkania. Wiecie Państwo, o kim mówię, na pewno. Ten chłopak jest z Poznania, młody. Jest to dla mnie, jest człowiek bardzo nieuczciwy, jest bardzo agresywny, chociaż w internecie się zachowuje bardzo ładnie i jest bardzo, bardzo spokojny. Proszę Państwa, namaszczony jest bardzo ciekawym człowiekiem. Jest w stanie potwierdzić swoje namaszczenie. Wokół niego prorocy, którzy się gromadzą, są krzyżowo potwierdzeni między sobą. Jeden prorok dostaje światło na temat drugiego proroka, który dostaje światło na temat trzeciego proroka, i tak dalej, i tak dalej. Ten gość z podpoznania nie ma nic z tym wspólnego. Tak, więc nasz namaszczony, prawdziwy namaszczony, przygotowuje się do paruzji. Wie, jaka bitwa czeka świat wszystkich wiernych. Modli się za wszystkie dusze. Chce ich jak najwięcej ocalić, no, od, od potępienia po prostu. Różanie jest do Boga Ojca, różanie z drogi, to są podstawowe modlitwy. Nie jakaś zdrowaśka, wyklepana od niechcenia, czy tam ojcze nasz od niechcenia, wyklepana przed snem. Są potężne modlitwy, zgromadzone, gromadzą się ludzie w odpowiednim miejscu, yy, modlą się, są to dziesiątki ludzi yy. i teraz tak ostatnio namaszczony pobłogosławił. Można powiedzieć, że poświęcił, no poświęcił to jest może trochę dużo, dużo powiedziane. Apostołów Nowego Jeruzalem, ludzi, którzy po oświeceniu sumień mają wyjść i nawrócić tych, którzy jeszcze nie zostali straceni, i przeżyli. Przeżyli oświecenie. Tak, kochani, zdajcie sobie z tego sprawę, że tamten. Kolega, o którym wcześniej mówiłem, no kolega to też jest, kolegami nie jesteśmy, stoi w opozycji w ogóle do yy, Kościoła Katolickiego, do, do, do wszystkich nauk. Jeśli facet opowiada yy, o wskrzeszaniu, że wskrzesił kogoś, o reinkarnacji mówi i on się podaje za proroka yy, czasów ostatecznych, yy, no słabo to wszystko wygląda. Prawdziwy namaszczony nigdy takich bredni nie mówi i nigdy nie powiedział o sobie, że jest namaszczonym. Wiemy to od proroków, od proroków, którzy w tym wszystkim uczestniczyli. Przy tym człowieku ludzie padają na kolana, robią mi się nogi po prostu jak zwaty. Ludzie dostają światło Boże i zaczynają mówić rzeczy po prostu niesłychane. Jestem tego świadkiem, spotykam się często z tymi ludźmi, wiem co mówię i na pewno setki nas jest w stanie to potwierdzić natomiast bardzo bardzo ludzie proszę zastanówcie się komu wpłacacie pieniądze na ratowanie dzieci w Afryce bo jestem pewien że tamten człowiek nie jest w stanie udowodnić tego gdzie ten przelew poszedł a to że robi zdjęcia czy filmy z karetki no po prostu ma do niej dostęp Taka jest prawda. Może ktoś z kuzynów, może ktoś, nie wiem, ojciec jest ratownikiem medycznym. Może pozwolą mu wejść i nagrać film, odcinek. To wszystko to jest blef jestem o tym święcie przekonany. Także, proszę Państwa, apeluję do Was. Jeśli chcecie osobiście poznać namaszczonego, jest to możliwe, ale trzeba go poszukać na stronie. Cyprian Polak, wiara dodatki. Polecam, polecam poczytać trochę, co się tam dzieje. No i w ogóle zapraszam do tej lektury, bo jest bardzo, bardzo dużo ciekawych tematów i można współuczestniczyć z namaszczonym w modlitwie. On serdecznie zaprasza każdego. A ja w jego imieniu robię to samo. Zapraszamy do modlitwy. I bardzo proszę o, pap o, popa o opamiętanie, przepraszam. Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo, Szanowni Oglądacze, zwycięży lew z pokolenia Judy, Jezus Chrystus Król Polski.